Dzień dobry, Polska. Jestem Kawa. Dzień dobry, żona. Dzień dobry. Proszę. Proszę. Jestem Monkey? Monkey Shopping? Monka? A, Monka. Monka, sorry. Nie Monkey, Monka. Tak, jedziemy właśnie kupić mąkę prosto z młyna. Proszę. Polsku. O, samochody gorąco. Polsku gorąco. Tłumacz gorąco. Tak? Mhm. Jestem tenki. Okej, okay, proszę, ale proszę. Ale w następnym tygodniu chyba temperatura trochę spadnie. Yeah? Mm-hmm. What from next week? Mm-hmm. O, dziękuję. Dziękuję. Matko. O, tłumacz gorąco samochodę, tłumacz. Jestem Kawa gorąco. Gorąco, gorąco, zimno. Jestem philosophy. Stop laughing, man. Jestem Monkey? Tak. O, dzień dobry, Monkey. Oh, wow, that's very beautiful. Ale piękne. Bardzo dobra mąka. Mąka, mąka. Jestem Monkey. Jestem Sylwii. To jest bardzo dobry shop. O, tu moja żona. I also brought masło klarowona. Jestem masło klarowona ghee. Indyjski, nie? Indyjski, no. Okej, żona. Let's smell it. Is it the same? Wiecie, kupowaliśmy kiedyś... O, nie mogę otworzyć. Kupowaliśmy kiedyś w Londynie, o. Kupowaliśmy kiedyś w Londynie masło klarowane, które tak pięknie pachniało wanilią, ale nie możemy znaleźć takiego masła klarowanego, więc nie wiem, czy to nie było dodawane. But many people were saying they add smell to it. Może właśnie był dodawany ten taki zapach. Because I got this pure one when I was in India, no. It didn't have that smell. Tak, w Indiach jak kupowaliśmy masło klarowane, to nie pachniało tak waniliowo. Nie, nie pachnie waniliowo, ale pachnie tak mleczkiem. It smells like this Indian ghee. That's pure. Pure polska, indyjska ghee. Pokażę wam jeszcze na szybko, ile zapłaciliśmy, więc wyszło nam 8 dyszek i kupiłam dwie mąki, czyli 10 kg mąki kupiliśmy na chleb. Mąkę żytnią, bo ostatnio robię chleb właśnie taki żytni z żurawiną. Kupiłam też mąkę pszenną, na chleb pszenny i na fokacie. I uwaga, Beguś sobie zażyczył fokacie. Ostatnio już mu robiłam taką z masłem czosnkowym i serem mozzarella, ale teraz sobie zażyczył taką bardziej na wypasie. Ze wszystkim, co po prostu mamy w domu. Papryka, cebulka, wszystko. Więc będziemy próbować. Mąka czeka na swoją kolej. Mąkę żytnią już otworzyłam, bo musiałam dokarmić zakwas. A teraz będę robić soczek z arbuza dla Meru, a dla mnie dodam jeszcze ananasa. Ale soczyste. Dodam jeszcze odrobinę, nie wiem czy też tak robicie, odrobinę soli i trochę soku z cytryny i to wszystko zblenduję. Normalnie jeszcze daję trochę mięty, ale niestety się już skończyła, więc dzisiaj będzie bez mięty. Jak kupowaliśmy mąkę w młynie, to kupiliśmy też orzechy. Kupiliśmy orzechy nerkowce, które też Wam zaraz pokażę. To są orzechy brazylijskie. Ponoć wystarczy tylko dwa orzechy dziennie, żeby mieć wystarczający, żeby tak, wiecie, żeby dostarczyć wystarczający poziom selenu w ciągu jednego dnia. Tutaj orzechy nerkowca, powiem Wam szczerze, że są przepyszne, takie kremowe. Czuć, że są bardzo, bardzo świeże. Meru często też dodaje orzechy nerkowca właśnie do sosów. Mnie teraz naszła ochota na indyjskie okienka. Pokazywałam Wam je w filmiku, jak rozpakowywałam wszystkie prezenty właśnie z Indii. Tu mam jakieś już na początku opakowanie, więc upieczamy kilka indyjskich okienek. Znaczy ja mówię na nie okienka, ale to wiecie, to nie są okienka, to są kwiatuszki, gwiazdeczki. Nie wiem tak naprawdę, co to jest. Gorąco watermelon. Bardzo. What is watermelon in Polish? Arbuz. Not. What is melon in Polish then? Melon. Melon i polska melon? Watermelon. Jestem arbuz? Nie watermelon? O, dziękuję. Oh.
kochani, pora przejść do konkretów i dzisiaj chciałam Wam pokazać przepis na indyjskie chlebki naan. Tak naprawdę nie mówi się chlebki naan, tylko samo naan, bo naan to jest chleb. Więc mówiąc chlebek naan, mówimy chlebek, chlebek. Ale dobra, mniejsza o większość, pokażę Wam, jak bardzo łatwy sposób można w domowych warunkach zrobić właśnie takie indyjskie chlebki. Zacznę teraz od listy produktów, które będziecie potrzebować, aby właśnie takie chlebki zrobić. Łyżeczka drożdży, pół szklanki czy kubka ciepłej wody, jedna łyżka cukru, dwie łyżki mleka, pół i jajka. Musimy go najpierw, wiecie, rozbełtać, wymieszać i wtedy pół takiej porcji używamy do naszego przepisu. Pół łyżeczki soli i oczywiście mąka, będziemy jej potrzebować prawie 2 kubki. Więc jeden pełny i drugiego kubka tak 3/4. I oczywiście używamy mąki takiej do chleba. Ja mam mąkę pszenną typ 750. I masło klarowane 30 gram. Masło klarowane albo normalne masło będziecie potrzebować też później, aby posmarować już upieczone chlebki. Nalewamy do miski ciepłą wodę, dodajemy do tego drożdże, nasz cukier. Wszystko mieszamy i zostawiamy tak na jakieś 10 minut. Tak prezentuje się roztwór po jakichś 10 minutach. Jak widać, troszkę się zabąbelkowało, napieniło i właśnie tak to ma wyglądać. Teraz biorę kolejną miskę, wsypuję do niej mąkę i sól i powoli dodaję ten zaczyn z drożdży, nasze masło klarowane, które musi być roztopione, pół jajka i 2 łyżki mleka. Wszystko razem mieszamy łyżką drewnianą, a później wyrabiamy ciasto ręcznie. Można od razu wyrobić ręcznie, ale jak chcecie się trochę mniej pobrudzić, to właśnie możecie zacząć łyżką drewnianą. Wyrobione ciasto przykryję teraz ściereczką i zostawię tak na 1,5 godziny, żeby sobie odpoczęło. W tym czasie powinno też urosnąć trochę. Powiedziałabym, że powinno podwoić swoją wielkość, więc zobaczcie, takiej jest teraz wielkości. Wracamy za 1,5 godzinki i zobaczymy, co z tego nam wyrośnie. W międzyczasie ja zrobię nam jakiś sosik do tego, żeby było z czym te chlebki jeść. Zobaczmy, jak tam nasze ciasto. No, widzę, że już pięknie urosło, więc jest chyba gotowe. Podzielę ciasto na 6 mniej więcej równych części i zrobię z nich takie, wiecie, kuleczki. I ciasto jeszcze zostawię na kilka minut, żeby urosło. Zrobiłam taki sosik ze świeżych pomidorów, dlatego ma taki piękny kolor. Chlebki nam trochę urosły, trzeba je teraz rozwałkować. Trochę mąki, żeby nam się nic nie przykleiło. Ooh, they look very nice. No, bardzo dobra, żona. No, i musimy je rozwałkować. Na takie dosyć chudziutkie placuszki. Rozgrzewamy teraz mocno patelnię. Na patelnię nie nalewamy żadnego tłuszczu, oleju, masełka, nic. Ma to być sucha patelnia i na taką dobrze rozgrzaną patelnię rzucamy nasz chlebek. Tak. Ooh la la, that's very slim. No, dosyć cieniutki. Wow, 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 wow. Nadal się nie mieści. No, that's okay. Dobra, trochę za duże wyszło. Dobra, teraz zostawiamy, nie dotykamy. Czekamy, aż podpiecze się na dole. Może zacznie nawet bąbelkować, więc koło minutki musi sobie tak poleżeć. Widać już bąbelki, że nam ładnie rośnie, więc teraz przerzucamy na drugą stronę. O, yes! I nie dotykamy. O, wow! No, bardzo dobra. Marujemy masełkiem. O, wow! Uważajcie, bo jest gorące. Ulala. Chlebek gotowy. No, ale smakuje. Czekaj, przyniosę Ci jeszcze sosik. Should I taste it like this? Nie, 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 przyniosę Ci sosik. Czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okej, okej. Relaksuję, relaksuję. Czekaj. Okej, okej. O, fajnie. Proszę. Z ryżem. Elegantuje. Should I try? Próbuj, próbuj. Oh, wow. Naan is very delikatnie, very soft. Okej. Okay. Let's try.
pyszna. Naprawdę smakuje? Dobra. Ale dobra. Bardzo dobra. Mąka, I think is very good, but your cooking, Jona, anything can become great with you, but this is amazing. Very soft. This tastes exactly like this restaurant naan. Wow, super. Smacznego. Approved. Dziękuję. Proszę, obiad. Oh, too good, Jona. Too good. It was that much smakuje that even my t-shirt enjoyed it. Smakuje. Teraz prosimy wszystkich o parady, jak... I don't know how it reached there. That's a bit... Mnie to akurat nie dziwi. Mnie to nie dziwi. Wszystkie ciuchy takie są pod obuzi, nie trafiasz, tylko wszystko ci leci na ciuchy. Kocham cię, Jona. Jak to mówią, masz dziurową brodę. Serio? No. I feel like sleeping now. O matko. Teraz jest pora na indyjską herbatkę. O, kawa? Tak. I'll make it for you. Dobra. Proszę. Zapraszam do kuchni. Dziękuję. No, idź, zapraszam. We will go together. Sam sobie dasz radę. Okej, okay, żona. No idziesz? Idzie. My. Idzie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszego przepisu i też spróbujecie zrobić indyjskie chlebki. Pa, pa. Pa. Pu. Stop laughing. Pu. Pu. Pa.